Słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat magii, jaka odbywa się na naszych oczach, a mianowicie weszła aplikacja Gyroflow 1.0.0.RC1 i jest to aplikacja, która z pozoru niewiele wnosi, ale tak naprawdę jest to prawdziwy game changer. Wyobraź sobie ujęcia, stabilizowanie ujęć z takiej lustrzanki. Trzeba mieć naprawdę dużego i mocnego gimbala. Nie zawsze i nie wszędzie go weźmiesz, na przykład na wakacje będzie już ciężko. A jeżeli tego nie zrobisz, nie ma sposobu na to, może poza Steady XP, które kosztuje około 350 euro, żeby ustabilizować takie ujęcia. Natomiast w tej chwili poprzez wejście Gyroflow 1.0 jesteśmy w stanie spiąć ze sobą dużą kamerę, większą kamerę, a także GoPro albo Insta360, na przykład Go 2.0, które to zapisują dane z żyroskopu i później posłużyć się danymi z żyroskopu, które zapisała ta mniejsza kamera i ustabilizować ujęcia z głównej kamery. Prawdziwa magia i dzisiaj parę słów na ten temat powiemy. Do tej pory stosowaliśmy powszechnie aplikację, która nazywa się Real Steady Go i ona jest autorstwa GoPro. Ma dwie podstawowe wady, a może nawet i więcej. Po pierwsze, kosztuje $100. Po drugie, jej interfejs i możliwości są bardzo ograniczone, bo interfejs jest faktycznie stary. Natomiast trzecia sprawa, najbardziej kluczowa, że dotyczy tylko i wyłącznie stabilizacji i można stabilizować w niej ujęcia kręcone i nagrywane w GoPro. Także każda inna kamera, na przykład Zicam, czy powiedzmy Canon bez stabilizacji, czy starsze modele Sony, niestety nie jesteś w stanie ustabilizować. Natomiast w tej aplikacji, która właśnie weszła, w wersji RC1, możesz ustabilizować właściwie wszystkie ujęcia i możesz to zrobić na bazie zapisu żyroskopu z takich kamer jak GoPro, ale też możesz na przykład na bazie zapisu z blackboxa, z kontrolera lotu w wkładzie FPV. To jest też możliwe. Teraz pokażę bardzo krótko, jak to działa. Otwórz plik, wczytujemy go i teraz jeżeli chodzi o profil obiektywu GoPro Hero 8 Wide bez stabilizacji 4x3000. Świetnie. Teraz format, który chciałbym wybrać jako docelowy, 3840x2160. Teraz zobaczymy, jak wygląda stabilizacja. Potrzebuję krótki fragment. Od tej chwili chciałbym ujęcia mniej więcej dotąd. Tutaj można jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądać nasz klip, jeżeli chodzi o stabilizację. Dotąd można go na maksa ustabilizować. Tutaj widać pole widzenia, mamy wpływ pełen na to, co się dzieje. To wszystko eksportujemy, 264 kodek. Eksportuj, 8 minut w tej chwili. To, co dzisiaj robiłem, to próbowałem ustabilizować ujęcia z kamery głównej, tej kamery poglądowej FPV. Całkiem dobrze to poszło. To, co zapisało mi się w goglach, byłem w stanie ten plik jak najbardziej wystabilizować. Druga sprawa, bardzo ważna, jeżeli chodzi na przykład o APS-C Sony, bezlusterkowce w Sony, ZV-E10, czy na przykład Sony 6600, też skorygować rolling shutter i w wielu tego typu rozwiązaniach to działa bardzo fajnie. Dla wielu osób bardzo ważny jest interfejs też i Gyroflow 1.0 ma już interfejs w języku polskim. Jest to profesjonalny interfejs. I ten program stabilizuje też, biorąc pod uwagę dystorsję z danego obiektywu. Tworzymy albo wykorzystujemy profile obiektywów, które już są dostępne w bazie danych. Także pod tym względem jest super. Jeżeli nie ma jakiegoś profilu obiektywu, jesteś w stanie w ciągu paru minut według tutorialu stworzyć taki profil albo zabazować na tym, który już istnieje w bazie. W
Real Steady Go niestety mamy bardzo duże ograniczenia, także jeżeli chodzi o eksport pliku, bo mamy tylko 16:9 w danej rozdzielczości, natomiast tutaj możemy wybrać zarówno rozmiary, możemy też pliku, jak i możemy wybrać też kodek, czy to 265, czy 264, czy na przykład ProRes, możemy też eksportować 10-bitowe kolory, także to wygląda naprawdę super. To, co odróżnia jeszcze ten program w stosunku do Real Steady, jest fakt, że możemy też stabilizować ujęcia z GoPro, gdzie była włączona stabilizacja HyperSmooth, także pod tym względem też rewelacja. Ta aplikacja jest na tym etapie bezpłatna, można oczywiście wesprzeć twórców, ale wygląda to super. Ja zrobiłem kilka przykładów, jeżeli chodzi o stabilizację i można faktycznie bardzo mocno sobie tutaj regulować pewne parametry, można wpływać na to, jaki obraz uzyskujemy. Mamy też taką funkcję jak na przykład Dynamic Cropping, czyli możemy tylko zrobić sobie Active Zoom w danej chwili, sami zdecydować, wybrać to, czego bardzo brakowało w Real Steady. Ja myślę, że GoPro też pokażę ze swojej strony, bo jest już Real Steady testowane dwójka. Natomiast to, co mamy już do dyspozycji dzisiaj, to Gyroflow 1.0 RC1 i zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby pobrać sobie ten program i samemu przetestować. Jeżeli macie jakieś urządzenie, które zapisuje dane z żyroskopu, na przykład Blackbox w kontrolerze lotu, to już wystarczy, a jeżeli nie, to może macie GoPro albo Insta360. Jeżeli chodzi o urządzenia, z którymi współpracuję, to są wybrane urządzenia Sony, też GoPro powyżej piątki, czyli 6, 7, 8, 9, 10, siódemka niezbyt dobrze pracuje, ale szóstka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka idealnie, Insta360 1R, SM też Insta360 Beta FPV, tak? SM4K, jest też oczywiście Insta360 Go 2, no i kamery Runcam wybrane. Także wygląda to super, no i myślę, że tyle. Jeżeli macie jakieś komentarze albo coś chcielibyście dodać, to bardzo proszę, ja sobie tutaj wystabilizowałem dzisiaj parę klipów, gdzie miałem dane z żyroskopu. Najfajniejsza stabilizacja to była właśnie taka, że miałem do dyspozycji plik surowy, plik ustabilizowany w Real Steady, a także plik, który mogłem ustabilizować w Gyroflow 1.0 i do tego plik nagrany przez Google, także właściwie cztery wersje można uzyskać tego samego klipu. I to jest super. Dzięki Wam za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się już niedługo w kolejnych epizodach. Do zobaczenia, cześć!